Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Tak można podsumować trwającą około 3 godzin debatę radnych, 2018 rok. Raport przedstawił prezydent. Oto telegraficzny skrót jego wystąpienia. Jest to podsumowanie działalności mojej za 2018 rok, a w szczególności, tak stanowi litera prawa, taki raport powinien zawierać informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. Sytuacja demograficzna jest dobra, ale ona niesie za sobą różne też konsekwencje. Trwały analizy prowadzone przez Polską Akademię Nauk dotyczące badań tak zwanych miast średnich. Delimitacja miast średnich, polskich miast średnich, dokonana właśnie przez PAN, sklasyfikowała miasto Suwałki w grupie 122 miast, gdzie rozwój społeczno-gospodarczy nie jest zagrożony. Cieszy mnie bardzo, że ta liczba urodzeń otrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie i nie spada, czyli są ludzie młodzi, są mieszkania, jest praca w Suwałkach. Imigracja ludności. I tutaj, szanowni państwo, mieliśmy problem. Mieliśmy problem, proszę popatrzeć na ostatni wiersz tej tabeli. Na przełomie lat w migracjach mieliśmy problem, więcej osób opuszczało Suwałki niż przyjeżdżało, niż meldowało się. Od 2 lat mamy lekko na plusie. Jeżeli w 2016 roku saldo migracji było ujemne 151 osób, no to w ubiegłym roku na plusie 48 osób. Jeżeli popatrzymy również na migracje krajowe i zagraniczne, to widzimy, że my mamy dodatnie saldo w migracjach zagranicznych. Dobra informacja, że jakoś miasto sobie radzi i rozwija się, co dostrzega chociażby Polska Akademia Nauk, ale z drugiej strony no, od tego dobra my będziemy właśnie oddzieleni, co chodzi o dostępność, środki zewnętrzne, te, które właśnie tam są projektowane. W mojej ocenie wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest kilkoma czynnikami. Ja pozwolę tutaj te czynniki podać. Po pierwsze, konsekwentna polityka suwalskiego samorządu nastawiona na rozwój gospodarczy Suwałk. Ja niejednokrotnie mówiłem, że fundamentem rozwoju naszego miasta, bazą do rozwoju jest silna, mocna gospodarka i firmy, zakłady pracy, które tutaj powstają. I te instrumenty, które Rada Miejska zaakceptowała na mój wniosek i tych instrumentów mamy cały pakiet, zresztą mamy program rozwoju przedsiębiorczości uchwalony kilka lat temu w Suwałkach. Przynosi on efekty w postaci właśnie nowych inwestycji, nowych miejsc pracy. To dalej pociąga za sobą, że rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W Suwałkach w tej chwili budujemy tyle, ile budowano za czasów województwa suwalskiego w latach 70., w latach 80. W 2017 roku wydaliśmy 740 pozwoleń na budowę mieszkań. W ubiegłym roku 421 pozwolenia. Nie tworzymy, szanowni państwo, barier dla rozwoju mieszkalnictwa w Suwałkach. Być może tutaj nie mam jeszcze wystarczającej wiedzy, ale to, co zrobiliśmy w ubiegłym roku, czyli w
wprowadziliśmy Suwalską Kartę Mieszkańca od 1 września, dając mieszkańcom pewne bonusy, bonifikaty, czy też zwalniając chociażby z komunikacji miejskiej dzieci, młodzież, studentów, skłoniło niektórych do tego, żeby nie wymeldowywać się z Suwałk, żeby płacić tutaj podatki. No i stąd może jest taka sytuacja demograficzna. W tamtym roku, znaczy wydano obecnie do dnia może sprzed tygodnia prawie 21,5 tysiąca kart, Suwalskiej Karty Mieszkańca. To jest dobry wynik. Podstawą rozwoju każdej społeczności, każdego miasta, każdej gminy są mieszkańcy. I to nasze zadanie jako samorządu jest, żeby tworzyć jak najlepsze warunki dla swoich mieszkańców i zaspokajać ich potrzeby. To, co udało się nam zrobić, to oczywiście miejsca pracy. One są dzisiaj. Pokażę zaraz, jak wyglądają statystyki, co chodzi o bezrobocie, ale również tutaj nacisk na ilość położyliśmy. Nie wiem, jak teraz osiągnąć odpowiednią jakość, żeby była praca wysokiej jakości, żeby ta praca była lepiej opłacana, wynagradzana. To jest bardzo duże wyzwanie, zadanie, bo my również odstajemy tutaj póki co w tych danych statystycznych, co chodzi o poziom wynagrodzeń w porównaniu do innych podobnych do Suwałk miast. Ale jak też nie wiem, czy to wzrost liczby zatrudnionych pracowników, czy wzrost płac, pewnie i to, i to przełożył się, szanowni państwo, na wzrost naszych dochodów PIT i CIT. Tutaj szczególnie PIT. Widzicie, jaki mamy fajny przyrost. O 9,5 miliona rok do roku wzrosły nam dochody budżetowe z podatku od dochodów osobistych. I to jest, widzimy, fajna taka progresja. Natomiast jest to prawdopodobnie wywołane tym, że więcej ludzi pracuje, no i oczywiście przedsiębiorcy musieli podnieść wynagrodzenia i to bardzo cieszy, ale nie tylko przedsiębiorcy, bo to są przecież inni podatnicy. Ale popatrzmy również na podatek CIT. No on jest w naszych warunkach symboliczny, bo 3 341 tysięcy. Tyle mieliśmy podobnie w roku 2016. Drugi taki wskaźnik, bo najlepiej operować na twardych danych finansowych, co chodzi o rozwój gospodarczy, to są dochody z podatku od nieruchomości, czyli naszego podatku. Przypomnę, że my w ostatnich latach, w tych latach, gdzie państwo widzicie tutaj na grafice, podatków nie podwyższaliśmy. Ale widzimy wzrost stawek podatków, nie podwyższaliśmy, ale każdego roku kwota wpłacanych podatków ulegała zwiększeniu i blisko w ciągu tych 4 lat o 5 milionów bez podwyższenia stawek podatkowych. Wskaźnik bezrobocia jest naprawdę nieduży, a w zasadzie bezrobocia możemy dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, w Suwałkach nie ma. Wszyscy, którzy chcą pracę lepszą, gorszą, ale znajdą. Może czasami ona odbiega od oczekiwań, od kwalifikacji, ale tej pracy jest dużo. Zresztą obcokrajowcy pracują. W 2018 roku znacząco zmieniły się warunki funkcjonowania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarzutowało to negatywnie na wzrost wskaźników inwestycyjnych, a tym samym pogorszyło konkurencyjność gospodarczą miasta. Cała Polska jest strefą ekonomiczną. My wyróżnialiśmy się tym, że był obszar, na którym przysługiwały profity z racji prowadzonych inwestycji, czyli konkretnie jak zainwestowałeś, miały zwolnienie z podatku PIT czy tam CIT. Teraz cała Polska jest strefą ekonomiczną. Strefy, które pozostały jako spółki prawa handlowego, wydają zezwolenia
na mocy których nabywa się prawo do tych zwolnień podatkowych. Są określone kryteria ilościowe i jakościowe w tych przepisach. I kryterium ilościowe dla nas jest bardzo niekorzystne, bo ono mówi o minimalnej skali inwestycji, która jest niezbędna, żeby uzyskać zwolnienie, a i odnosi się ściśle do wskaźnika bezrobocia. Im stopa bezrobocia jest niższa, tym większe nakłady inwestycyjne trzeba ponosić. W Suwałkach, żeby uzyskać, żeby wystąpić o decyzję, na mocy której korzysta się będzie ze zwolnienia, to duży przedsiębiorca powinien zainwestować minimum 80 milionów złotych, średni 16 milionów, mały 4 miliony i mikroprzedsiębiorca 1 600 tysięcy złotych. Efekt jest taki, szanowni państwo, że w ciągu roku od wejścia w życie tych przepisów, czyli od lipca ubiegłego roku, nie ma żadnej decyzji na inwestycje tutaj w Suwałkach wydanej. Zahamowania inwestycyjnego nie widać natomiast w wydatkach ratusza. Pod tym względem muszę powiedzieć, że rok ubiegły był rokiem pomyślnym, udanym dla samorządu. Wykonaliśmy, tak jak państwo widzicie, na ponad 100 milionów inwestycji. Ale były też problemy. Były też problemy. One może nie odbiegają od problemów innych miast, chociażby tak. Nierzetelni wykonawcy. Zawieramy kontrakty i wykonawca nie realizuje inwestycji. Odstępujemy od umowy. Kolejny przetarg, wyższa cena, więcej nas to kosztuje i dłużej prowadzimy roboty. Przykład chociażby dwóch ulic, Stulecia Niepodległości, jak również Witolda Pileckiego, jak również chociażby boisko przy ZST. Kolejny taki czynnik, który nas też może już nie zaskakuje dzisiaj, ale jeszcze rok temu czy półtora, jak najbardziej, to jest po prostu szok cenowy. Widzimy, że ceny oferowane przez wykonawców w znaczący sposób odbiegają od naszych kosztorysów inwestorskich. Czasami ta rozpiętość jest po prostu no, 100% czy 150%. Przykład wczorajszego dnia. Mały parking, ile 16-18 miejsc parkingowych w ramach budżetu obywatelskiego, 83 tysiące wycena i kosztorys. Dwa razy tyle. Prezydent dokonał również krótkiego podsumowania działalności spółek komunalnych. Została zrobiona taka analiza przez firmę badawczą Arcadis, która zbadała, jaką cenę zawierają usługi komunalne świadczone w poszczególnych miastach. Tam 360 miast zostały zbadanych. 5 usług komunalnych. My jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie, co chodzi o taniość usług komunalnych, i na 25. miejscu w kraju. Prezydent Suwałk odniósł się też do kwestii kosztów i efektywności edukacji. 160-milionowe wydatki na oświatę nie niosą za sobą wysokiej jakości kształcenia, przyznał. Dodając, że samorząd musi spełnić oczekiwania i ambicje zarówno uczniów, jak i rodziców. Żeby to zrealizować, to muszę powiedzieć, musimy cały czas myśleć o korekcie tego, co w Suwałkach mamy. Ja w swoim wystąpieniu po wyborach mówiłem, że dostrzegam ten problem i myślałem, że może coś fajnego się wydarzy teraz, wiosną. No niestety nie. Żeby wyciągnąć ostateczne wnioski, poczekajmy jeszcze na wyniki matur, na wyniki egzaminów zawodowych i wtedy to trzeba wszystko ogarnąć. Ale my coś w Suwałkach musimy z tym problemem zrobić. A kształcimy coraz słabiej w Suwałkach. Jakość kształcenia w ostatnich latach podupadła. I widzimy to po wynikach egzaminów zewnętrznych. I to jest naprawdę, ten dzwon bije na trwogę. Wśród Wysokiej Rady jest wielu pedagogów, nauczycieli. Ja muszę coś zrobić i zrobię.
powołał jakiś zespół, ale też nie składający się z dyrektorów i nauczycieli, bo dobrze, żeby ktoś z zewnątrz, może z udziałem rodziców, popatrzył na to, naszą oświatę, jak ona wygląda, co tu zrobić. Widzimy, pieniędzy nie brakuje. Te miliony również są na dodatkowe zajęcia, projekty realizujemy, no, dbamy o dokształcenie nauczycieli. Coś jest. No i pytanie co? Co powinniśmy zrobić? Nie? I to jest problem, który jest przed nami do rozwiązania. Znacznie lepiej w ocenie prezydenta dzieje się w kulturze. Jest i rozwija się zarówno baza, jak i oferta. Liczba wydarzeń kulturalnych, które są organizowane, policzyliśmy to w naszym mieście, wynosi prawie 300 za ubiegły rok. To jest 300, to praktycznie każdego dnia coś się dzieje. Każdego dnia jest jakieś wydarzenie kulturalne. Czasami mamy za dużo, nakładają się nam różne imprezy i mamy również z tym problem, żeby to fajnie skoordynować. Za dobrze wydane pieniądze prezydent uznał 16 milionów przeznaczone na sport. Suwałki w rankingu wojewódzkim dzięki sukcesom młodych zawodników są w czołówce wojewódzkiej. Z tej kwoty sfinansowano też około 30 różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Wydatki inwestycyjne niewątpliwie wysokie. Determinuje teraz budowa hali widowiskowej. Stadion piłkarski też pochłonął niemało. Pokaźne są wydatki na wsparcie profesjonalnych drużyn. Sport nas kosztuje, sport to są duże wydatki, szczególnie te profesjonalne i nie ukrywam, że przed nami takie dylematy, które no musimy wspólnie tutaj z Wysoką Radą rozwiązywać. Ile na ten sport, ile dla poszczególnych klubów i tutaj toczę boje, w cudzysłowie oczywiście, z wigrami, ale myślę, że jakiś konsensus uda się osiągnąć. Tak samo ze Ślepskiem, no bo też oczekiwania są już inne teraz, jak jest Plus Liga. A my musimy pilnować również budżetu naszego miasta. Zdaniem prezydenta dobrym efektem rządowego programu 500+ jest zmniejszenie, i to znaczące, poziomu ubóstwa suwalskich rodzin. Drugi istotny dla miejskiej kasy efekt to zmniejszenie nakładów na pomoc społeczną. Efekty przynosi również przyjęta przez miasto polityka senioralna oraz wiele innych programów społecznych i gospodarczych. Ten ubiegły rok moim skromnym zdaniem był rokiem dobrym, pomyślnym dla suwalskiego samorządu i dla naszych mieszkańców. Działo się naprawdę bardzo dużo. Obchodziliśmy również stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Suwałki w tym roku będą obchodziły swój jubileusz. Tak jak mówiłem, fajnie udało nam się wdrożyć suwalską kartę mieszkańca. Wprowadzamy nowe aplikacje, czyli można sprawdzić jakość powietrza w pobliżu miejsca zamieszkania, można zgłosić usterkę, też przy pomocy odpowiedniej aplikacji na stronie internetowej naszego miasta. Pracowaliśmy nad bonem żłobkowym, który w tym roku uruchomimy właśnie od września. Rozpoczęliśmy budowę hali sportowo-widowiskowej, także tutaj rozpoczęliśmy budowę lotniska lokalnego w Suwałkach. Oddano do użytkowania zakłady płyty wiórowej firmy Tane. Budowaliśmy drogi osiedlowe, zbudowaliśmy, wyremontowaliśmy Muzeum Marii Konopnickiej, SOK przystąpiliśmy do modernizacji, działo się również i dużo w sporcie i tak dalej. No, to jest właśnie z wielką satysfakcją, możemy dzisiaj powiedzieć, że udało nam się, pomimo tych problemów, o których wspominałem, dobrze ten rok w jakiś sposób tak zakończyć z dobrymi wynikami. Po raz pierwszy w historii samorządu raport był poddany dyskusji, po której Rada miała zdecydować o wotum zaufania dla prezydenta miasta. Wystąpienie prezydenta i liczącą ponad 160 stron publikację radni po prostu wałkowali na wszystkie strony i obszernie dowodzili swoich racji. Zasadność budowy lotniska, hali widowiskowo-sportowej, jakość oświaty, problem niskich płac mieszkańców, a nawet kwestia koszenia trawników budziły skrajne emocje i oceny. Zdaniem radnego Jacka Juszkiewicza raport to panorama miasta widziana z okien ratusza. A jaka jest taka niepapierowa
panorama naszego miasta. Najbardziej chyba wiedzą o tym nasi mieszkańcy. Jego zdaniem zatrważający jest poziom edukacji, a niepokój prezydenta jest alarmem po pożarze. Radny Juszkiewicz uważa, że Czesław Frankiewicz wspierał protestujących nauczycieli, ale nie był równie empatyczny w przypadku protestujących kierowców komunikacji miejskiej. Krytyce poddał również Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który jego zdaniem nie wykonuje swych zadań należycie. Zarzucił prezydentowi brak ofert pracy dla wykształconej młodzieży. Jeżeli chodzi o te inwestycje, którymi tak się miasto chlubi, z perspektywy rodziny takiej statystycznej suwalskiej, patrząc na te inwestycje, one wyglądają bardzo efektownie. No nie ma co tu dużo ukryć, tak? Czy lotnisko, hala widowiskowa, łaźnia miejska, wiele, wiele innych są na pewno efektowne, ale nieefektywne. Prawdopodobnie te inwestycje będą ciążyły na naszym budżecie jeszcze przez wiele, wiele lat. Ten budżet będą obciążały. Wzrost kosztów tych inwestycji, już właściwie chyba dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę w ostatecznej wersji to będzie kosztowało, czy obwodnica wschodnia, czy inne inwestycje. Te ceny, jak pan prezydent mówił, wzrastają. Zdaniem Jacka Juszkiewicza punktem wyjścia powinna być naprawa oświaty. Radny odniósł się także do projektów składanych przez mieszkańców do suwalskiego budżetu obywatelskiego. Pieniądzach, o funduszach, które miały być przeznaczone na rozwój lokalnych inicjatyw, takich pomysłów tej lokalnej społeczności, gdzie z budżetu miasta często nie było możliwe to do realizacji. No niestety dzisiaj budżet obywatelski stał się funduszem remontowo-budowlanym i to, co miasto ma w swoich tutaj jakby kompetencjach, zostaje przekierowanie na budżet obywatelski i teraz z tego budżetu prawdopodobnie najczęściej będą remontowane szkoły, bo niestety na remont czy basenu, czy innych tutaj ośrodków, tych pieniędzy nie ma. Radny stwierdził, że Suwałki stają się wioską olimpijską, a jego zdaniem uwaga winna być skierowana w zupełnie inne obszary. Radna Karpińska tak skwitowała dzisiejsze Suwałki. Brak zieleni, beton, bloki. Na osiedlach domków jednorodzinnych budowane są już też bloki. Brak dbania o estetykę miasta. Jak się przechodzi po Suwałkach, to ja nie wiem, czy tutaj w ogóle ktoś czasami kosi trawę na północy, na południu przed sesją była skoszona. Nie ma zieleni, w mieście nie ma zieleni, nie ma drzew, nie ma ławek. Ja z nostalgią wspominam czasy za komuny, z dzieciństwa, jak się widziało ławeczki, drzewka, gdzie starszy człowiek mógł przysiąść, odpocząć. Odniosła się też do pracy i płacy nauczycieli. Są przemęczeni i niedocenieni finansowo, mówiła radna PiS. W prywatnych szkołach są dobre wyniki, a w publicznych złe i wskazuje to na brak motywacji, diagnozowała. A najlepszą motywacją są finanse. Krytykowała ogromne nakłady na szkolnictwo branżowe. Czy to jest edukacja w dobrze wykształconą młodzież? Proszę Państwa, szkolnictwo branżowe to szkolnictwo tak zwane zawodowe. Dobra, wykształcona młodzież to młodzież, która konkuruje na rynku polskim, europejskim, światowym. To są dzieci, które dzisiaj się uczą, ale wyjdą za 20 lat, znające języki obce, konkurujące jako pracownicy najlepszych spółek świata, a nie tania siła robocza na strefie. Wspomniała też o programie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Ci ludzie tutaj płacą podatki i warto o tym pomyśleć, mówiła. I tu trudno nie przyznać jej racji. A o braku specjalistów, których nie kształcimy w Suwałkach, mówił radny Wojciech Pająk. Ci specjaliści są w innych ośrodkach, więc to kwestia ściągnięcia ich tutaj. A jaki mamy przekaz? Oprócz tego, że mamy pracę, mamy przedszkola, mamy szkoły i w takiej skali, które zapewnia, można powiedzieć, przeciętne polskie średnie miasto. Jakieś 10 szkół, 10 przedszkoli, jest już wybór. Większy wybór niż na wsi, mniejszy niż w wielkim mieście, ale ten wybór jest. I myślę, że my w Suwałkach przy tej skali działań edukacyjnych zapewniamy też dobrą jakość, mimo wyników egzaminacyjnych, do których za chwilę przejdę. Co jeszcze składa się na tę jakość życia? Osoby mieszkające w tych dużych miastach myślą, co ja w tych Suwałkach będę robić, przecież tam może tam wieje nudą jednak, tak? Bo dzieci dziećmi, ale też chcę coś robić.
Te liczby, które były w raporcie dotyczące imprez kulturalnych i sportowych, też pokazują, że u nas nudzić się nie można. To znaczy, jeśli ktoś chce być człowiekiem aktywnym, to te aktywności w Suwałkach podjąć można tak, że nie starcza weekendów i dni w roku tak naprawdę. Radny Pająk odniósł się również do kwestii koszenia trawników podniesionej przez radną Karpińską. Niekoniecznie pani radna koszenie tych trawników, bo właśnie koszenie sprawia, że grunt nagrzewa się mocniej niż trawnika nieskoszonego. Na alarm bił również radny Sławomir Sieczkowski, który uważa, że rosnący dług miasta jest zagrożeniem, a prowadzone przy wsparciu kredytowym inwestycje niepotrzebnie obciążą w przyszłości miejską kasę. Podważał również zasadność budowy trasy wschodniej, która w zamyśle miasta ma odciążyć centrum Suwałk z ruchu samochodowego i ułatwić mieszkańcom komunikację. Debata miała wyraźny kontekst polityczny i jak przyznał radny Bogdan Bezdziecki z klubu PiS. Wy jesteście po to, żeby chwalić, a my po to, aby krytykować. Trwająca 3 godziny debata radnych dotykała spraw istotnych i drobnych, ale potwierdziła, że ilu radnych, tyle zdań. Padło również wiele uwag do zawartości raportu, który w pełnej wersji dostępny jest od minionego piątku w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Ratusza. Rada ma prawo wskazać przed sporządzeniem dokumentu, jakiego rodzaju dane chce w nim mieć. W tym roku jednak żaden z radnych nie skorzystał z tego prawa. Po debacie radni udzielili włodarzowi miasta wotum zaufania, choć przeciwny temu był 7-osobowy klub Prawa i Sprawiedliwości i radni z formacji Mieszkańcy Suwałk. Przy udzieleniu absolutorium radni z tego właśnie komitetu nie byli już tak radykalni w osądzie. Po prostu wstrzymali się od głosu. Czesław Rankiewicz uzyskał absolutorium przy 13 głosach za. 7-osobowy klub PiS był przeciw.